proszę państwa, i oto nadlatuje. Nadlatuje zwycięzca. Ale kto? Messerschmitt? Nie, Górnopłat. Górnopłat, a więc Erwudziak. Tylko który? Bajan czy Płączyński? Widzę numer. 71. 71, a więc Jerzy Bajan i Gustaw Pokrzywka zwycięzcami. Polska po raz drugi zwycięża w turnieju Challenge. Zabytki Nieba istnieją dzięki hojności widzów, którzy anonimowo i imiennie wspierają mnie na platformie patronite.pl. Dziękuję wszystkim i zapraszam na film. Jesienią 1932 roku rozpoczęto prace projektowe nad samolotem RWD-9. Wśród trójki konstruktorów niestety zabrakło już Wigury, który razem ze Żwirką zginęli we wrześniu 1932 roku w wypadku samolotu RWD-6. Jednak w nazwie nowego samolotu pozostawiono trzy litery. RWD było już wtedy rozpoznawalną marką. Samolot był tworzony jako typowo zawodnicza maszyna na Challenge roku 1934. Gospodarzem tych zawodów miała być Polska i Polska opublikowała regulamin w maju 1933, na ponad rok przed zawodami, także było trochę czasu na to, żeby dopracować maszynę już pod kątem regulaminu. Ponadto Komitet imienia Żwirki i Wigury zebrał od społeczeństwa polskiego znaczne środki finansowe na rozwój i zakup tych samolotów, dzięki czemu udział RWD-9 w zawodach Challenge traktowany był jako dzieło całego społeczeństwa. Państwowe zakłady PZL wystawiły do konkurencji metalowe dolnopłatowe PZL-26, o tym typie już powstał odcinek. Z kolei RWD opracowało górnopłatowe RWD-9, podobne z sylwetki do samolotu Żwirki i Wigury, ale jednak mocno różniące się konstrukcją. Samolot przedstawię troszkę inaczej niż zwykle, dlatego że poznamy jego konstrukcję, śledząc jednocześnie przebieg wielkiego turnieju. Zaczniemy od poznania załóg, które startowały na RWD-9. Z numerem 71 lecieli Jerzy Bajan i Gustaw Pokrzywka. Ich samolot nosił nazwę Jan Śniadecki, upamiętniał tym samym wielką postać polskiego oświecenia, astronoma, geografa, językoznawcę, poetę, żyjącego na przełomie XVIII i XIX wieku. Z numerem 72 leciał Jan Buczyński i Witold Rogalski, a ich samolot nazywał się Podoficer 1. Z numerem 73 lecieli Stefan Florianowicz i Leon Zamiara, a ich samolot nazywał się Śląsk. Śląsk to oczywiście kraina geograficzna, jej część jest w południowej Polsce, znana jest z przemysłu i przede wszystkim wydobycia węgla. Nazwisko Florianowicza w źródłach pisane jest przez I, przez J albo przez Y. Z numerem 74 polecieli Tadeusz Karpiński i Adam Gawenda. Ich samolot nazywał się Dar Tytoniowców. Natomiast zdjęcie, które tutaj jest pokazane, przedstawia Karpińskiego. Nie udało mi się znaleźć zdjęcia Adama Gawendy, natomiast prawdopodobnie jest on na tym zdjęciu, które przedstawia grupowo uczestników Challenge polskiej ekipy. Z numerem 75 polecieli Stanisław Płonczyński i Stanisław Ziętek, a ich samolot miał dość zaskakującą nazwę BBWR LOT. BBWR to jest fonetyczny zapis skrótowca BBWR, oznaczającego Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem. To było stronnictwo polityczne utworzone przez Walerego Sławka, a LOT to oczywiście Polskie Linie Lotnicze. Z numerem 76 poleciał Henryk Skrzypiński i Michał Lorenc. Michał Lorenc znowu raz pisany jest przez C, raz przez Z, a ich samolot nazywał się LOP, lotniczka. LOP to oczywiście Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej. Ten samolot na treningu przed zawodami miał wypadek, ale udało się doprowadzić go do stanu używalności, wymieniając skrzydła. Do tego dwa samoloty RWD trafiły do ekipy czechosłowackiej. Z numerem 53 miał lecieć Paweł Pochop, ale dwa dni przed zawodami uszkodził on samolot i nie było już czasu na naprawę. Nie znalazłem nigdzie informacji na temat tego, kto miał być drugim członkiem załogi Pawła Pochopa. Natomiast z numerem 54 lecieli Jan Anderle i Jan Bina. Jan Anderle to w ogóle jest ciekawa postać, dlatego że on oprócz tego, że był lotnikiem i rekordzistą w różnych dziedzinach lotniczych, był również wynalazcą. Możecie znaleźć w internecie archiwalną kronikę, gdzie pokazany jest zbudowany przez niego pojazd o nazwie Dalnik. I Dalnik to był taki bolid łączący cechy motocykla, samochodu i samolotu. W ogóle dość ciekawy i tragiczny jest życiorys tego człowieka, dlatego że on przed wojną był bohaterem Czechosłowacji, natomiast w czasach stalinizmu on został uznany za szpiega, dlatego że wysłał córkę na studia do Anglii, został skazany na śmierć, później ten wyrok anulowano, no ale jego losy niestety są tragicznym przykładem tego, jak dzieje okresu przedwojennego zmieniły się po wojnie i traktowały dawnych bohaterów swoich narodów, nie tylko w Czechosłowacji. Podobny los spotkał również i wielu Polaków,
i mieszkańców tego regionu Europy niestety. Uroczyste otwarcie imprezy odbyło się na lotnisku mokotowskim. Uczestników osobiście powitał Ignacy Mościcki, prezydent Polski w latach 1926-39. Odegrano hymny, a na maszty za wielką trybuną wciągnięto flagi uczestniczących państw. Następnie baloniki uniosły w powietrze wielki transparent z napisem Challenge rozpoczął się. Uroczystość uświetniły też pokazy akrobacji, był trójhol szybowców za samolotem Lublin, była akrobacja indywidualna, akrobacja zespołowa i akrobacja lustrzana, gdzie dwa samoloty wykonywały w lustrzanym odbiciu te same figury akrobacji. Niestety podczas tych pokazów jeden z pilotów przecenił swoje umiejętności i rozbił się, został ciężko ranny, przeżył ten wypadek, szczegółów tego wypadku nie znam. No i po takiej nie do końca udanej ceremonii otwarcia rozpoczął się sam turniej. Najpierw przyszedł czas na próby techniczne. Oceniano ergonomię samolotu. Kabina RWD-9 miała 4 miejsca, 2 przednie obok siebie i dwumiejscową kanapę z tyłu. Przednie fotele były przesuwane i miały dmuchane siedziska o regulowanej twardości. Tablica przyrządów była dwurzędowa, bardzo czytelna, a wśród przyrządów były m.in. dwie busole i sygnalizacja pożaru. To działało tak, że w tych okienkach na środku tablicy był napis pożar. Kiedy czujnik wykrył, że właśnie ogień się pojawił, to te literki się podświetlały i było to jednoznaczne z uruchomieniem systemu gaśniczego. Gaśnica kierowała strumień piany na gaźniki i pod osłonę silnika. Zawsze uśmiech na mojej twarzy wywołują też ówczesne nazwy urządzeń, m.in. wskaźnik temperatury oleju nazywany był tutaj termometrem oliwnym. Zegary były niemieckiej firmy Ascania Werke, a manetki gazu umieszczone były na górze tablicy, podobnie jak w innych RWD. Górna część kabiny była przeszklona i wyposażona w zasłonkę na prowadnicach chroniącą wnętrze przed słońcem. Wnętrze samolotu zostało wykończone tapicerką z rypsu pluszowego, zapewniającą komfort i wyciszenie. Pod tablicą było miejsce na bloczki pod koła i walizki. Podobno był też bagażnik dostępny z zewnątrz, ale nie wiem do końca, którędy on miał być dostępny. Między fotelami było koluszko do ustawiania w locie kąta statecznika poziomego. W drzwiach z kolei umieszczono schowki na mapy i podręczne rzeczy i ramkę do podtrzymywania uchylonego okienka, a same drzwi były awaryjnie odrzucane, co też było punktowane na zawodach. Drzwi umieszczono inaczej niż byłoby to współcześnie, dlatego że dwoje drzwi było z prawej, a jedne drzwi były z lewej strony. Samolot ważył 560 kg, wyczerpując normę regulaminową, a kolory samolotów ekipy polskiej miały być srebrno-czerwone, dlatego że srebrna farba nie zawiera ołowiu w przeciwieństwie do białej, jest lżejsza i srebrny kolor tu niejako zastępował kolor biały. Natomiast samoloty czechosłowackie były zielone. Dlaczego one były zielone, tego do końca nie wiem. Znaczy, była taka sytuacja, że barwy narodowe Czechosłowacji już były jakby wykorzystane przez inne kraje, dlatego że samoloty włoskie były czerwone, francuskie były niebieskie, a niemieckie były srebrne, co było tu odpowiednikiem koloru białego, w związku z czym narodowe barwy Czechosłowacji były, że tak powiem, wykorzystane, więc zdecydowano się na inną barwę, akurat wybrano, że będzie to kolor ciemnozielony. Podczas prób technicznych oceniano widoczność z kabiny w taki sposób, że samolot wstawiano do ciemnego hangaru, na którego ścianach i sklepieniu wykreślano 320 trójkątów, a następnie sadzano w środku manekina o wzroście 1,80 m, czyli dosyć wysokiego jak na ówczesne standardy, który w głowie miał żarówki rzucające światło na trójkąty. Im więcej tych trójkątów okazało się oświetlonych, tym lepiej. Wzrost manekina tutaj troszkę pomagał, zwłaszcza przy samolotach z silnikiem gwiazdowym, a samolot do próby był ustawiony tak, jakby on leciał, a nie tak, jak stał na ziemi, czyli ogon samolotu był uniesiony. No i przez 5 dni liczyli, ile tych trójkącików tam było oświetlonych, no i okazywało się, z którego samolotu najlepiej widać. Następna próba to składanie skrzydeł. Punktowano najwyżej samoloty, w których skrzydła obracane były tylko w jednej osi, dadzą się złożyć poniżej 1 minuty, a samolot nie będzie przekraczał po złożeniu szerokości 3,25 m, czyli szerokości skrajni kolejowej. Skrzydła przy tym nie mogły dotykać ziemi i musiały być złożone, nie liczył się ich całkowity demontaż. Po złożeniu trzeba było przepchnąć samolot przez bramę, był też test ciągnięcia samolotu za ciągnikiem. Wszystkie załogi RWD złożyły skrzydła w czasie poniżej minuty, najszybciej zrobili to Skrzypiński i Lorenz w 44,4 sekundy. Podczas składania skrzydła trzeba było w RWD ręcznie usunąć przednie sfożnie i unieść klapy nad płat, a następnie lotki podczas składania unosiły się same, nie trzeba było też rozpinać żadnych napędów, a przewody paliwowe były elastyczne.
I tutaj taka ciekawostka, że aby jeszcze szybciej te skrzydła zdemontować, to zespół polski zdecydował się na takie pewne uproszczenie, mianowicie te sfożnie, które blokowały skrzydła z przodu, zastosowano na zawodach mniejsze i cieńsze niż wynikały z projektu samolotu, po to, żeby je było łatwiej wyciągnąć. I komisja sędziowska zażyczyła sobie, żeby samolot z tą modyfikacją też wykonał lot, żeby było wiadomo, że to nie jest tylko takie wręcz oszustwo do wyciągania na próbie składania skrzydeł. I samolot z tym lot wykonał. Ale to, że zespół RWD, żeby urwać kilka sekund, zdecydował się na kombinowanie z okuciami i sfożniami skrzydeł, wiedząc, co się 2 lata wcześniej stało w samolocie Żwirki i Wigury, no to świadczy o tym, że na wyniku bardzo im zależało. Skoro już mowa o skrzydłach, to zobaczmy ich mechanizację, dlatego że tam było kilka rozwiązań niezastosowanych wcześniej w żadnym samolocie. Same skrzydła były drewniane, z 2 dźwigarami, pokrycie było od góry sklejkowe do pierwszego, a od dołu do drugiego dźwigara, a reszta była kryta płótnem. Całość podparto zastrzałami ułożonymi w literę V. Samolot miał sloty i klapy. Sloty otwierały się stopniowo w miarę wzrostu kąta natarcia, jednocześnie ciągnąc mechanizm klap, które wychylały się w dół o 20 stopni i również jednocześnie ciągnąc mechanizm klapolotek, które wychylały się w dół o maksymalnie 15 stopni. Gdyby jednak pilot uznał, że użycie mechanizacji nie jest korzystne, mógł ją zablokować dźwigniami, które widać u nasady skrzydeł w kabinie. Osobna dźwignia była dla każdego skrzydła. Sloty wykonano ze sklejki o grubości 0,8 mm. Każdy miał 4,30 m długości. Łączenia arkuszy sklejki sprawiają wrażenie, że sloty były trójdzielne, ale były raczej jednoczęściowe. Profil skrzydła to IAW-192 o grubości 12,5% w 35% cięciwy. Mechanizacja uruchamiana była w pełni aerodynamicznie i była niesynchronizowana między jednym a drugim skrzydłem. Przynajmniej wedle wszelkiego prawdopodobieństwa tak było. Proporcje powierzchni ruchomych były odwrotne niż w RWD-6. RWD-9 miał duże klapy i małe lotki. Ponadto utrzymanie się w powietrzu przy krytycznych kątach natarcia na RWD-6 wymagało dwuosobowej załogi, a w RWD-9 mechanizacja była automatyczna i do każdego manewru wystarczył jeden pilot. Aby samolot był sterowny poprzecznie przy niskich prędkościach, na górnej części płata zamontowano interceptory, które wychylały się do góry po wewnętrznej stronie zakrętu, ale tylko jeżeli uprzednio opuściły się klapy. Początkowo zastosowano dość przesadne interceptory, które miały 8 cm wysokości i metr szerokości i wychylenie się takiego interceptora powodowało, że samolot pogłębiał przechylenie o kilkadziesiąt stopni, zatem to było niedopuszczalne, więc zastosowano interceptory mniejsze. Najprawdopodobniej miały one 20 kilka centymetrów szerokości i 4 cm wysokości. Tak to wynika z analizy zdjęć i jest to rozsądne przypuszczenie. Natomiast w skrzydlatej Polsce, wydanej w czasie, kiedy ten samolot był budowany, Wędrychowski powiedział, że sloty mają, nie sloty, tylko interceptory, mają 58 cm szerokości i 8 cm wysokości, czy że zajmują taką powierzchnię. Zatem to jest albo błąd w druku, albo właśnie chodziło o ich powierzchnię, czyli to by znaczyło, że ich powierzchnia łączna tu została podana tak trochę nietypowo. W każdym razie samolot doprowadzony do perfekcji miał sloty ośmiokrotnie, nie sloty, tylko interceptory. Miał interceptory ośmiokrotnie mniejsze niż pierwotna wersja. Prawdopodobnie dlatego się tak mylę, że nagrywam cały ten film drugi raz, dlatego że go nagrywałem w czasie burzy. I w czasie burzy nagrało mi się wszystko z takim jakimś sprzęgnięciem w mikrofonie, że nie dało się tego wykorzystać. Także nagrywam ten film drugi raz. Stąd może tak wyglądam właśnie, jak wyglądam, ale... Ale warto! Ciekawostką dobrze widoczną na tym zdjęciu jest różny wznios płatów w różnych egzemplarzach. Prototypowy egzemplarz RWD-9 był znacznie uboższy, dlatego że nie miał klap, lotki były bezszczelinowe, ale skrzydła się oczywiście też składały. Widoczne tutaj w prototypie uniesione elementy krawędzi spływu to w cudzysłowie klapy, które służyły tylko do złożenia skrzydeł. Jedną taką klapę miał RWD-8, tutaj były dwie. Budowa i mechanizacja skrzydeł ważna była przy kolejnych konkurencjach. Pierwszą z nich była próba prędkości minimalnej, polegająca na tym, że samolot musiał kilka razy w dwie strony pokonać lotnisko, lecąc z jak najniższą prędkością i na małej wysokości, czyli wysokości rzędu kilku metrów. Tę próbę wygrał RWD-9 Jerzego Bajana, osiągając prędkość 54,14 km na godzinę, a punktowane było każde zejście poniżej prędkości 75 km na godzinę, która dla RWD-9 okazała się wcale nie taką małą prędkością.
Mechanizacja uruchamiała się też przy jednej z najbardziej niebezpiecznych i spektakularnych konkurencji, czyli przy starcie na bramkę. Samolot musiał przeskoczyć 8-metrową przeszkodę po jak najkrótszym rozbiegu, bez zrywania linki z chorągiewkami. Punktowano już rozbieg poniżej 250 metrów. Bajan uzyskał wynik 76 metrów 10 cm, a pokonał go tylko Czech Wojtek Zaczek, uzyskując 74,5 metra na dolnopłatowym samolocie A-200. Ale z nadbramki trzeba było później też wylądować. Przydawało się tutaj solidne podwozie. RWD-9 miał amortyzatory olejowo-powietrzne o skoku 29 cm, ale amortyzator nie był pionowo, zatem ten skok pozwalał całemu podwoziu na ugięcie się o ponad 40 cm. Pozwalało to na przyziemienie bez załamania na 3 punkty z opadaniem rzędu 4 metrów na sekundę. Koła miały opony Dunlop o wymiarach 530x190 i hamulce hydrauliczne Bendix, obsługiwane tak, że pilot mógł sam rozpocząć krótki rozbieg, poczynając od zablokowanych kół. Lądowanie z nadbramki wygrał Hans Zeidemann na samolocie Fiesler 97 z silnikiem Argus, zatrzymując się po 75 metrach. Najlepszy RWD-9 Karpińskiego był gorszy tylko o 1,90 m i lądował prawie szorując kadłubem o ziemię. I podobno jest zdjęcie tego RWD. Ja takiego zdjęcia nie znalazłem, natomiast znalazłem takie zdjęcie z Krzypińskiego, ale ono jeszcze nie ukazuje pełnego wykorzystania skoku zawieszenia RWD-9. Następnie oceniano rozruch silnika. To była próba na zasadzie zaliczono, nie zaliczono. Aby ją zaliczyć, trzeba było uruchomić samolot bez kręcenia śmigłem ręcznie, trzeba było go uruchomić z kabiny pilota i trzeba było zrobić tak, żeby procedura rozruchowa zimnego silnika nie trwała dłużej niż 2 minuty. Wszystkie samoloty RWD-9 tę próbę zaliczyły. I w ogóle wszystkie chyba oprócz jednego z całych zawodów też ją zaliczyły. Natomiast jeśli chodzi o silniki RWD-9, to prototyp tego samolotu miał silnik rzędowy Menasco Buccaneer i drewniane stałe śmigło Szomańskiego, bo taka konfiguracja była wówczas dostępna, ale docelowo już projektowano dla tego samolotu silniki gwiazdowe 9-cylindrowe konstrukcji inżyniera Nowkuńskiego, opracowane specjalnie na zawody. To był silnik Skoda GR760 reduktorowy, rozwijający 290 koni mechanicznych i miał rozruch pneumatyczny firmy WIT. Tutaj widać ten silnik. Poniżej szyby jest butla oleju z wlewem, na dole widać odstojnik oleju i butlę sprężonego powietrza. Ten silnik był ze wszystkich na całym szalążu najmniejszy gabarytowo, pojemnościowo, najlżejszy i najmocniejszy. Zbudowano 6 takich silników, 2 do prób na hamowni się zużyły i w efekcie 4 samoloty dla ekipy polskiej otrzymały ten silnik, oznaczono je RWD-9S, natomiast 2 kolejne polskie i 2 dla zespołu czechosłowackiego oznaczono RWD-9W, jako że miały silnik Walter Bora 220-konny bez reduktora. Samoloty miały dwułopatowe elektronowe śmigła VDM Ziger RS, a początkowo podobne do nich śmigła LETOW. Tutaj na zdjęciu silnika też proszę zwrócić uwagę na wiatrochron. On ma kształt wypukły. Prototyp miał szybki płaskie, ale one podczas lotu się wgniatały do środka, dlatego zastosowano wypukłe, które były sztywniejsze, a jedynie uchylana środkowa część pozostawiona została jako taki trójkąt płaski. Na koniec pozostała próba zużycia paliwa. RWD-9 miał 2 zbiorniki w skrzydłach i 1 w kadłubie o łącznej pojemności 160 litrów, przy czym samolot zabierał standardowo 100 litrów paliwa. Na pomiarowym odcinku 600-kilometrowym wygrał Werner Jung na Messerschmitcie 108A z silnikiem Hirth, który zużył 10,5 kg benzyny na 100 km, a za nim uplasowały się RWD-9 z silnikiem Skoda, zużywając 12,11 kg na 100 km. Próby techniczne trwały 5 dni. Samoloty RWD-9 zajmowały po nich 3 pierwsze miejsca. Pozostał najbardziej wymagający etap rajdu, czyli lot okrężny na trasie liczącej ponad 9,5 tysiąca km, wiodącej nad 9 krajami Europy i Afryki Północnej. Zobaczcie teraz, jakie samoloty były największymi konkurentami naszych RWD, a ja w tym czasie podziękuję tym, którzy wsparli mnie największymi kwotami w tym miesiącu, a czołowymi patronami tego odcinka zostali Kuba Janowicz, Maciej Stankiewicz, Jakub Jamrus, Daniel Gerlach, Erka Milce, Maciej Domański, Paweł P., Michał Bajorko, Piotr Boruszewski i Tomek Kniat. Bardzo serdecznie za to dziękuję. Dziękuję też klubowi Silesia Aero Team za udostępnienie modelu do zdjęć oraz za udostępnienie filmów pokazujących ten model nagrany z drona. RWD-9 nie jest do sprzedania, ale zapraszam na stronę Silesia Aero Team. Można tam kupić inne modele.
Podczas lotu okrążnego już dość wcześnie, bo w Berlinie, Płączyńskiemu zerwał się klin na wale napędzającym iskrowniki i pompę oleju. Naprawiono to przed startem, czyli przed uruchomieniem pomiaru czasu, dzięki temu awaria nie wpłynęła na wynik. Niestety chwilę później, na trasie Berlin-Kolonia już po rozpoczęciu punktowanego odcinka, Karpiński miał taką samą awarię. Naprawiono ją kosztem dużej straty punktowej, a na domiar złego później warunki atmosferyczne zmusiły Karpińskiego do przedłużenia trasy nad Pirenejami i w Sewilli przekroczył limit spóźnień. Dalej leciał już jako nieklasyfikowany uczestnik rajdu. Kolejna usterka nastąpiła w Algierze, gdzie Florianowicz musiał wycofać się z rajdu z powodu pęknięcia czopa wału korbowego. Konkurencję lotu okrężnego wygrał Płączyński, osiągając średnią prędkość 213,89 km na godzinę. Natomiast warto tutaj wspomnieć, że samolotami na całym rajdzie zdolnymi do osiągnięcia najwyższej prędkości były oczywiście Messerschmitty 108, natomiast podczas lotu okrężnego niestety trafiły one parę razy na złą pogodę, przez co załogi zmuszone były do wykonania międzylądowań na punktowanych odcinkach, no i to spowodowało, że średnia prędkość była znacznie poniżej tego, co udało się osiągnąć samolotowi RWD. Na mecie lotu okrężnego w Warszawie 280 tysięcy ludzi witało uczestników. Jako lider klasyfikacji przyleciał Jerzy Bajan z Gustawem Pokrzywką. Pozostała jednak ostatnia konkurencja, próba szybkościowa na trasie 297 km. Samoloty startowały z Okęcia, mijały linię startu nad Polem Mokotowskim, leciały do Nowosolnej, Głowaczowa i znów do mety na Mokotowie. Kibicom relacjonowano przebieg wyścigu przez megafony. RWD-9 rozpędziły się do 255 km na godzinę i wgniotła się wtedy nawet ta poprawiona wypukła szybka wiatrochronu, a Messerschmitty 108 rozpędziły się do 291 km na godzinę, zatem były zauważalnie szybsze. Nie wystarczyło to jednak do nadrobienia strat z lotu okrężnego i cały turniej wygrały dwa RWD. Bajan i Pokrzywka byli pierwsi, a Płączyński i Ziętek drudzy. Nagrodą był Puchar Przechodni i 100 tysięcy franków francuskich. Moim zdaniem Jerzy Bajan i Gustaw Pokrzywka zostali trochę skrzywdzeni przez bieg historii, dlatego że czasami okazuje się, że nie tyle istotne jest to, czego kto dokonał, tylko kiedy i w jaki sposób zginął. Żwirko i Wigura zginęli kilkanaście dni po tym, jak zwyciężyli w turnieju w 1932 roku i to połączenie radości z żałobą, które ogarnęły wtedy Polaków, sprawiły, że stali się oni najbardziej legendarnymi i najsłynniejszymi bohaterami polskiego lotnictwa. Natomiast pod względem sportowym turniej w roku 1934 był bardziej wymagający niż turniej w 1932, dlatego że raz nastąpił postęp technologiczny, a dwa załogi techniczne i ekipy już wiedziały, czego się spodziewać po takim rajdzie i jak należy przygotować samoloty. Dlatego pod względem sportowym sukces Bajana i Pokrzywki można uznać za sukces większy niż sukces Żwirki i Wigury. Ale niestety, jeżeli kogokolwiek z osób, które się nie interesują tym tematem, zapytamy o to, jacy są najsłynniejsi polscy lotnicy, czy jacyś w ogóle znani, to jeśli ktoś w ogóle kogokolwiek wymieni, to raczej wymieni tylko Żwirkę i Wigurę, których ulice są w 200-kilkudziesięciu polskich miastach, a raczej nikt nie będzie wiedział, kim byli Bajan i Pokrzywka, mimo że ich osiągnięcie było co najmniej porównywalne. Dlatego chciałem teraz powiedzieć kilka słów, żeby w ogóle przybliżyć sylwetkę tych dwóch lotników. Jerzy Bajan był pilotem myśliwskim i akrobacyjnym. Od roku 1934 był szefem wyszkolenia w Dęblinie, a w 1939 roku objął stanowisko komendanta szkoły Orląt. Już 2 września 1939 roku został raniony odłamkiem bomby podczas nalotu niemieckiego na Dęblin, przez co miał niesprawną lewą rękę. W czasie wojny dotarł do Anglii, gdzie pełnił funkcje sztabowe, ale od roku 1942 latał myśliwcem w 316 Dywizjonie Warszawskim w taki sposób, że do niesprawnej ręki mocował metalowy hak, aby móc operować manetkami głównie przepustnicą i wykonywał w taki sposób loty bojowe. Działał na rzecz lotnictwa do końca życia, zmarł w roku 1967 w Londynie i oprócz jego zwycięstwa w Challenge'u znane są jeszcze dwie rzeczy, Trójka Bajana i Lista Bajana. Trójka Bajana to był zespół akrobacyjny trzech samolotów, którzy oni byli gwiazdami przedwojennych pokazów lotniczych w Polsce, wykonywali perfekcyjnie piękne ewolucje, a podstawowym takim popisowym elementem Trójki Bajana prezentowanym w powietrzu był lot samolotami, które były połączone ze sobą sznurami. I ani sznury nie pękały, ani nie odrywały się żadne części od samolotów. Tak precyzyjnie pilotowała je Trójka Bajana. Z kolei Lista Bajana
To jest powstała po II wojnie światowej tabela. Wszystkie zestrzelenia i uszkodzenia, jakie zostały zaliczone polskim lotnikom w czasie II wojny światowej, lotnikom myśliwskim. Tę listę otwiera czołowy as polskiego lotnictwa Stanisław Skalski i oczywiście ta lista pewnie nie jest doskonała, nie jest kompletna, ale jest podstawowym źródłem historycznym, które mówi o tym, kto miał jakie sukcesy jako pilot myśliwski w czasie II wojny światowej. Z kolei Gustaw Pokrzywka był mechanikiem i on pełnił służbę w jednostkach lotniczych w Krakowie, Warszawie, Lidzie i Bukareszcie, ale ukończył też kurs pilotażu. Po klęsce wrześniowej był internowany w Rumunii, skąd uciekł i służył we Francji, a z kolei po upadku Francji popisał się swoimi umiejętnościami, bo z dwóch rozbitych samolotów zmontował jeden dobry i poleciał do Anglii, gdzie z kolei służył w komisji kwalifikującej personel techniczny i eskadrze zgrywania załóg. Po wojnie wrócił do Krakowa i pracował w zakładach cukierniczych i zmarł w Krakowie w 1987 roku. Zawody Challenge miały się odbywać co 2 lata, w związku z czym Polska jako zwycięzca miała być organizatorem Challenge z 1936 roku, ale Polska nie podjęła się tego zadania. Federacja Międzynarodowa Lotnicza zaproponowała innym krajom zorganizowanie imprezy, ale nikt nie był zainteresowany i nie podjął się tego. W związku z czym w 1935 roku na konferencji w Dubrowniku Federacja Lotnicza zdecydowała, że Polacy jako ostatni zwycięzcy Challenge otrzymają na własność puchar przechodni. I ten puchar został Polakom przekazany. On może nie jest jakiś specjalnie okazały, ale jest niezwykle cenny historycznie. I w chwili publikacji tego filmu ten puchar, będący własnością Aeroklubu Rzeczypospolitej Polskiej, czy Aeroklubu Polskiego obecnie, jest eksponatem Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Tam można ten puchar zobaczyć. Jak się wejdzie do gmachu głównego muzeum, to pierwszy eksponat, jaki jest, to jest właśnie puchar Challenge. Samolot RWD-9 nie trafił do seryjnej produkcji i nie rozwijano również silnika konstrukcji inżyniera Nowkuńskiego. Stało się tak prawdopodobnie dlatego, że ten samolot nie nadawał się za bardzo do czego innego niż wyczynowe rajdowe latanie, był skomplikowany i drogi w obsłudze jako samolot typowo aeroklubowy i również wymagał on bardzo doświadczonego pilota, żeby wykorzystać jego potencjał. Ten samolot zwycięski został w 1934 roku zaprezentowany na salonie lotniczym w Paryżu, a inny egzemplarz brał udział w roku 1935 podczas otwarcia zawodów balonowych o Puchar Gordona Bennetta w Polsce w takim pokazowym, można powiedzieć, konkursie czy wyścigu w krótkim lądowaniu, gdzie jego konkurentem był testowany wtedy przez polskie wojsko wiatrakowiec Sierra C-30. Czasami pojawia się taka informacja, że samolotu RWD-9 nie rozwijano dlatego, że konstruktor silnika zginął w wypadku w Tatrach, inżynier Nowkuński. Natomiast nie do końca jest to zgodne czasowo, dlatego że Nowkuński zginął w roku 1936, natomiast już w roku 1935 w RWD oblatano samolot RWD-13, samolot prostszej konstrukcji i bardziej uniwersalny od RWD-9, napędzany silnikiem rzędowym. Zresztą RWD-13 jest jednym z dwóch RWD, które znajdują się w kolekcji Krakowskiego Muzeum Lotnictwa Polskiego. Można zobaczyć tam ten samolot eksponowany właśnie ze złożonym skrzydłem. Można zobaczyć, jak ten mechanizm działał. A losy samolotów RWD-9 po Challenge okazały się takie. Prototyp przerobiono na samolot z kołem przednim, oznaczono go RWD-20, został zniszczony w nalocie na początku wojny. Egzemplarz Delta Romeo Alfa, ten, który się zepsuł w Algierze, tam został. Kupili go Hiszpanie i latał on z hiszpańskimi znakami aż do roku 1936, kiedy to został rozbity koło Limu we Francji, prawdopodobnie wykonując lot szpiegowski w czasie hiszpańskiej wojny domowej. Egzemplarz Delta Romeo Bravo również kupili Hiszpanie i używali go podczas wojny domowej. Egzemplarz Delta Romeo Charlie został przekazany Aeroklubowi Warszawskiemu i z tym samolotem wiąże się taka nie do końca wyjaśniona tragedia, dlatego że 16 lipca 1936 roku do Polski wracał transatlantyk. Źródła raz podają, że to był MS Piłsudski i to jest bardziej prawdopodobne, raz podają, że to był MS Batory, ale Batory, jeśli by to miał być, to by to był chyba jego jeden z pierwszych rejsów, bo to było dosłownie kilka tygodni po oddaniu tego statku do służby, ale który to był statek jest mniej istotne. Natomiast na jego pokładzie płynęła żona generała Gustawa Orlicz-Dreschera i generał leciał jako jedna z trzech osób na pokładzie RWD-9, z tego co podają źródła, jako pasażer, i ten samolot wpadł do wody koło Orłowa. Jedne relacje mówią, że pilot chciał wykonać popisowy niski przelot na spotkanie statku i nie opanował samolotu, a inne, że pilot z powodu przerywanej pracy silnika próbował lądować na plaży lub wodować.
Kadłub samolotu zachował integralność, woda miała 5 metrów głębokości, ale mimo natychmiast podjętej akcji ratunkowej nikt tego wypadku nie przeżył i podobno do wydobytego wraku nie dopuszczono konstruktorów samolotu ani silnika. Z tym jeszcze się wiąże też jedna taka ciekawostka, w sumie dziwna, dlatego że Gustav Orlicz Drescher pochodził z rodziny wyznania ewangelicko-augsburskiego. On swoją żonę poślubił prawdopodobnie, to też nie jest pewne, w ceremonii rzymskokatolickiej. To małżeństwo się rozpadło, ale zostało kościelnie unieważnione, ale przez kościół ewangelicko reformowany. Także już trzecie wyznanie tu wchodzi w grę. Następnie właśnie Drescher pojął za żonę drugą kobietę, również rozwódkę, tą, która płynęła statkiem. I z tego wszystkiego porobiło się coś takiego, że w momencie, w którym chciano go pochować, to parafia na Oksywiu nie bardzo chciała udostępnić kościół do pochówku rzymskokatolickiego, dlatego że uznawali na podstawie tego życiorysu, że Orlicz Drescher nie był wyznania rzymskokatolickiego. Natomiast strona wojskowa się uparła, że ten pogrzeb się musi odbyć i w przeddzień pogrzebu wymontowali drzwi z kościoła, żeby nie utrudniono pogrzebu. Także jak się chce, to można. No, przed Bogiem wszyscy równi. W każdym razie pogrzeb się odbył, a Drescherowi wystawiono takie okazałe mauzoleum. Ono niestety przetrwało tylko niecałe 3 lata, dlatego że w roku 1939 zostało zburzone przez Niemców jako symbol polskości, dlatego że pod względem architektonicznym, widząc co Niemcy sami budowali, to raczej mogło im się takie coś podobać. Mi w każdym razie to mauzoleum się bardzo podoba, także jak kiedyś umrę, to mi możecie... Egzemplarz Delta Romeo Delta został przekazany Bajanowi jako dar od społeczeństwa. On nim latał przez rok, po czym zamienił go na RWD-13, a samolot trafił do Aeroklubu Warszawskiego, gdzie używany był do 1938 roku, a zniszczony został jako nielatający egzemplarz w 1939. Egzemplarz Delta Romeo Eco sprzedano do francuskiego Instytutu Lotniczego, ale tam się nie znali w tym instytucie chyba specjalnie na samolotach, dlatego że umyli silnik kwasem i rozpuściły się części elektronowe. Egzemplarz Delta Romeo Foxtrot został rozbity podczas wymuszonego lądowania na torach kolejowych obok szybowiska w Ustianowej w roku 1938 i pozostały nam dwa samoloty czechosłowackie. Oscar Kilo Alfa Mike Delta latał w Czechosłowacji, aż go sprzedano w 1937 roku nie wiadomo komu, a Alfa Mike Charlie został naprawiony po tym wypadku, który był 2 dni przed szalążem i latał aż do momentu, kiedy przejęli go Niemcy w roku 1939. No i zakończenie tego odcinka znowu nie będzie się różnić od innych. Do dnia dzisiejszego nie przetrwał żaden samolot RWD-9 ani żaden silnik GR-760, ale przetrwały one w naszej pamięci jako maszyny, które spełniły tak naprawdę taki duchowy testament Żwirki, dlatego że Żwirko po swoim zwycięstwie w 1932 roku, na kilka dni przed swoją śmiercią, powiedział, że ten ogromny sukces trójki, czyli jego, Wigury i samolotu RWD, należy potraktować jako zobowiązanie dla fabryki, dla lotników i dla całego społeczeństwa polskiego, żeby maksymalnie zintensyfikować wysiłki dążące do tego, żeby w roku 1934 po raz drugi wygrać szalonż. I się to udało. A my widzimy się w kolejnym odcinku Zabytków Nieba. Do zobaczenia.